Uważam to za wielki przywilej i wielką radość i przyjemność, że mogę być pośród Was. Muszę Was przeprosić za to, że tak długo nie miałem możliwości odwiedzić Was. Bardzo często witają mnie w zborach. Bracie, dawno tu u nas nie byłeś. Ale przynoszę serdeczne pozdrowienia od mojej małżonki, także i od braci i sióstr ze zborów na Śląsku, szczególnie z mojego macierzystego zboru, do którego ciągle jeszcze należę, do zboru w Jastrzębiu-Zdroju. Bracia i siostry prosili, żeby Was serdecznie, serdecznie pozdrowić. Cieszę się, że Pan darował nam taką okazję, że będziemy dziś mogli mówić na koronny temat. Dlaczego? Ponieważ cały Stary Testament mówi na temat pierwszego przyjścia Pana Jezusa, prawda? A cały Nowy Testament, poza dziełem zbawienia i związanego z tym uświęcenia, bo to musi iść razem, bez uświęcenia nikt nie ogląda Pana, jak mówi Słowo Boże w liście do Hebrajczyków. I jest drugi ważny temat, którym jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Niestety żyjemy w czasach, w których tak jakby na krótko przed potopem było 7 dni spokoju, ciszy, a potem rozpoczął się potop. Nie wiem, może akurat taka cisza istnieje w związku z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, a szkoda. Dlatego, że jest to temat niesłychanie istotny i ważny i wierzący ludzie, kiedy mogą czytać Słowo Boże, mogą zastanawiać się nad tym słowem, które mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, to apostoł Jan powiada, że ten, który oczekuje na Niego, oczyszcza się. Jeśli oczekujemy na gości, to nie zajmujemy się brudnymi robotami. Pamiętam, miałem dwóch małych chłopców, mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Jaworznie i czekaliśmy na gości. Mieli przyjechać samochodem. No więc żona ubrała naszych dwóch chłopców i mówi do nich: tylko się nie pobrudźcie, dlatego że lada chwila goście przyjadą. I tak spoglądaliśmy z okna do okna, zaraz powinien samochód nadjechać. No i oczywiście pewnego któregoś razu żona wygląda, a oni obaj oczywiście są umorusani. A więc już nie doczekali w czystym ubraniu na przyjście gości. Bracia i siostry, i właśnie ta ważna rzecz związana z nadchodzącym Panem Jezusem Chrystusem powinna, jak mówi Słowo Boże, utrzymać w czujności prawe umysły nasze. Pierwsi chrześcijanie czekali na przyjście Pana Jezusa. To było tak entuzjastyczne, to było tak spontaniczne, że wierzący ludzie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień czekali na przyjście Pana Jezusa. Bracia i siostry, oni nie mówili dzień dobry. Oni mówili sobie: Maranata. On przychodzi. Czekali na Niego. Czekali z dnia na dzień. I do tego stopnia, że pierwsi chrześcijanie, jak to czytamy w środkowej części Dziejów Apostolskich, byli gotowi wyzbyć się swoich majątności. Po co mi 15 hektarów, jak Pan Jezus dziś wieczorem może przyjść? To było nastawienie, to był styl życia. Oczekiwanie na Pana Jezusa Chrystusa. My żyjemy oczywiście w innym systemie, żyjemy w innych układach i stylem życia jest dorobić się. Tak się dorobić, jakbyśmy tu mieli żyć co najmniej 1500 lat. A przecież jest napisane w listach do Tymoteusza, że nic nie przyniosłem tutaj na ziemię i z tej ziemi też nic nie zabiorę. A więc po co tak okropnie zapracować się
żeby z pustymi rękami to zostawić? Podczas gdy są daleko zacniejsze rzeczy, które nie przeminą, które pójdą razem z nami. Dlatego chrześcijanie muszą przewartościować swój model życia. Tak, żeby rzeczy ważne były ważne, a mniej ważne były mniej ważne. Apostoł Paweł, kiedy się spotkał z Panem Jezusem Chrystusem na drodze do Damaszku, musiał przewartościować to wszystko. To, co dla niego było do tej pory zyskiem, to poczytał za śmiecie. To tak delikatnie w naszym tłumaczeniu jest napisane. Tam jest użyte greckie słowo skibala, ekskrementy, odchody. To, co było takie wielkie, to, co było takie ważne w jego życiu, poczytał za śmiecie. A więc musi nastąpić przewartościowanie. Jeśli czekamy na niego, musi nastąpić przewartościowanie. Pierwsi chrześcijanie czekali. Brat Marek wspomniał z pierwszego rozdziału listu do Tesaloniczan, że oni czekali. Czekali na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Byli gotowi wycierpieć prześladowania. Byli gotowi przeżyć różnego rodzaju tortury, opozycję, prześladowania, cierpienia, a nawet i śmierć męczeńską. Dlatego, że u Pana być to jest daleko lepiej. Oczywiście w trakcie trwania chrześcijaństwa okazało się, że Pan Jezus Chrystus z pierwszej generacji nie przyszedł. No i zaczęła się jakaś pewnego rodzaju konsternacja, ponieważ apostoł Paweł w pierwszych swoich listach, w liście pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan, powiada: my, którzy pozostaniemy przy życiu, nie wyprzedzimy tych, którzy w międzyczasie zasnęli. A więc apostoł Paweł siebie samego umieszcza w gronie tych, którzy doczekają się przyjścia Pana Jezusa. Ale kiedy pisze ostatni swój list, to powiada: no, czas mojego rozstania z życiem nadszedł. A więc, bracia i siostry, tam coś zostało przewartościowane. Ten okropny wróg duszy ludzkiej, który nie śpi, nie drzemie, w międzyczasie przyszedł do zborów i powiada: no i co? I co? Czekaliście na przyjście Pana i co? A on się wypiął na was. Obiecał, że przyjdzie w czasie pierwszej generacji. A gdzie to jest napisane, że on miał przyjść w czasie pierwszej generacji? Przeczytaliśmy gdzieś w Słowie Bożym, że Pan Jezus przyjdzie, zanim umrze pierwsza generacja chrześcijan? Ja przytoczę tylko dwa przykłady. Tych przykładów jest dużo. Otwórzmy 10 rozdział Ewangelii według Mateusza. Dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza, przeczytamy tylko jeden wiersz, 23. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. No właśnie, obiecał, że przyjdzie. O jakim przyjściu mówił? W 10 rozdziale Pan Jezus rozsyła swoich uczniów po miastach i miasteczkach ziemi obiecanej, Kanaanu, aby przygotować naród wybrany na przyjście Mesjasza. Przecież Pan Bóg przygotowywał już dłuższy okres czasu swój naród wybrany na przyjście Mesjasza. I dlatego Pan Jezus Chrystus
wysłał swoich uczniów i powiada im: idźcie, nawet do miast pogan nie zachodźcie, nawet do Samarytan nie zachodźcie, bo nie ma czasu. Idźcie, powiedzcie tylko tym owcom, które zginęły z domu izraelskiego, że królestwo nadeszło. Nawet nie próbujcie nocować w jakimś tam miejscu, tylko idźcie z miejsca na miejsce. Wprawdzie Kanaan to był mały kraj. Niektórzy powiadają, że można by fartuchem przykryć, ale to nie było tak zupełnie prosto, dlatego że w Starym Testamencie była taka rozpiętość geograficzna od Dan do Berszeba. To była odległość blisko 200 kilometrów. I kiedy ludzie przychodzili z Nazaretu na święto Paschy do Jeruzalem, to przeszli około 150 kilometrów. A więc to był spory kawałek drogi. Na szerokość też oczywiście od Morza Śródziemnego po Jordan, a także i po te zajordańskie plemiona. Pamiętamy, że tam były dwa plemiona, dwa i pół, Ruben, Gad i połowa plemienia Manasesa. A więc było tych miast sporo. I Pan Jezus powiada: idźcie i powiedzcie synom izraelskim, że Syn Człowieczy przyszedł, tak jak Bóg to zapowiedział przez Daniela w 7 rozdziale i w 13 wierszu. A więc Pan Jezus zapowiadał nadejście Mesjasza. Jak was będą prześladować w jednym mieście, idźcie dalej. Bo nie zdążycie nawet wszystkich miast i miasteczek i wiosek obejść, a Syn Człowieczy przyjdzie. Ale oczywiście to nie było Jego powtórne przyjście, dlatego że On jeszcze się publicznie nie objawił. To dopiero był początek Jego publicznej działalności. Pamiętamy, że swoje pierwsze inauguracyjne przemówienia Pan Jezus Chrystus wygłosił w synagodze w Nazarecie. Opisane to jest w 4 rozdziale Ewangelii Łukaszowej i cytował 61 rozdział Księgi Izajasza: Duch Pański nade mną, przeto pomazał mnie Pan, abym ogłosił ubogim Ewangelię i powiada: dziś wypełniło się to w uszach waszych. I pamiętamy, że ta działalność Pana Jezusa trwała niecałe 4 lata, 3,5 roku. Pan Jezus użył wszelkich sposobów, żeby przygotować ten naród. Kiedy wjechał do Jeruzalem na oślęciu, aby wypełnić 9 rozdział Księgi Zachariasza, to co? Faryzeusze powiedzieli: ty słyszysz, co te dzieciaki wrzeszczą? Z ust niemowląt i ssących ugruntowałeś sobie chwałę. Było to wypełnienie psalmu 8. A więc w tym fragmencie Słowa Bożego Pan Jezus w ogóle nie mówi o powtórnym przyjściu, tylko o swoim pierwszym przyjściu, aby przygotować ten naród. Niestety początek Ewangelii Jana powiada, że On przyszedł do swojej własności i swoi Go nie przyjęli. Zrobił wszystko, aby przygotować ten naród na przyjęcie Ewangelii Królestwa, która była zwiastowana, bo Pan Jezus powiada: królestwo jest pośród was. A więc ten fragment Słowa Bożego absolutnie nie mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Weźmy jeszcze jeden. Z tej samej Ewangelii Mateuszowej, kilka rozdziałów dalej. Koniec 16 rozdziału i początek 17. 16 rozdział, wiersz 28 powiada tak: zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. No, to rzeczywiście zapowiedź Jego pełnego majestatu, powtórnego przyjścia. Tak?
bardzo często sugerujemy się podziałem na rozdziały. Został wprowadzony w XVI wieku, ale tylko w celach orientacyjnych. Jakbyśmy znaleźli na przykład dany rozdział, gdyby nie było podziału na rozdziały? Biblia dotarła do XVI wieku ciurkiem do nas. Nawet nie było podzielone na wiersze, nawet na wyrazy nie był cały tekst podzielony. A więc jak byśmy znaleźli dany fragment Słowa Bożego? Dzięki Bogu, że byli tacy ludzie, którzy podzielili Biblię na rozdziały i wiersze. W niektórych miejscach jest akurat, jakby trafił kulą w płot, no ale podział na rozdziały nie jest natchniony. I zaraz w następnym wierszu, na początku 17 rozdziału jest napisane, co to znaczy, że są wśród was tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo, ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana i prowadzi ich na wysoką górę, na osobność, i będzie to oczywiście przemienienie. A więc nie ma mowy tutaj w ogóle o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy dokładnie przestudiujemy zarówno Ewangelie synoptyczne, jak i Ewangelię Jana, nie ma ani jednej wzmianki, że Pan Jezus Chrystus oszukał swoją oblubienicę, wyprowadził w pole swoich 12 uczniów, miał przyjść, ale nie przyszedł. Nieprawda. Apostoł Piotr, kiedy pisze swój drugi list, powiada: ja wiem, że pośród was pojawią się szydercy, którzy przyjdą i powiedzą: no i co? Gdzie jest to przyobiecane przyjście? Jeszcze w tym czasie, kiedy apostołowie żyli, gdzieś powiedzmy do lat 90., najdłużej żył, jak wiemy, apostoł Jan i został wywieziony na wyspę Patmos jako jedyny z żyjących apostołów. Poza tym wszyscy inni przypłacili swoje apostolstwo, jak wiemy, męczeńską śmiercią. I w tym czasie, no powiedzmy lata 90., to jest raptem 60 lat od wniebowstąpienia Pana Jezusa. To jeszcze można było jakoś tłumaczyć, ale dzisiaj wielu szyderców przychodzi i powiada: no i co? I co? Upłynęło 2000 lat, a on jak nie przyszedł, tak nie przyszedł. I ci szydercy przychodzą i powiadają: wy dalej wierzycie w przyjście Pana Jezusa? Dalej czekacie na Niego? Tak! Czekamy na Niego! Ponieważ tak obiecał. Jego ostatnie słowo opisane w Księdze Objawienia: duch i oblubienica mówią: przyjdź. A on powiada: przyjdę! Przyjdę rychło! No oczywiście to słowo rychło trzeba dobrze rozumieć. Nam się wydaje, że 2000 lat to stosunkowo długi okres czasu, że Pan Jezus zwleka. Apostoł Piotr powiada, że szydercy tak twierdzą, że Pan Jezus zwleka, ale Pan Jezus nie zwleka, ale okazuje cierpliwość względem was. No i Piotr przy okazji używa bardzo ciekawego porównania, że Boży kalendarz troszkę inaczej działa, Boży zegar inaczej działa. U Boga jeden dzień to jak 1000 lat. Bracia i siostry, raptem 2 dni upłynęły, a Kościół tak bardzo mocno wątpi w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Raptem 2 dni upłynęło. A w Księdze Ozeasza jest napisane, że po 2 dniach objawię się i dam się im poznać. A więc co się stało w takim razie, że Pan Jezus nie przyszedł? No, pojawili się tacy ludzie, którzy zaczęli właśnie tą delikatną nić
żywej nadziei przyjścia Pana Jezusa nadwątlać. Przyszli, powiedzieli, nie? Widzisz? Obiecał, że przyjdzie. Obiecał. Czemu nie przychodzi? W 11 rozdziale listu do Rzymian jest napisane, że Boży plan zbawienia opiewał bardzo ciekawe przesunięcie. Mianowicie do tej pory narodem wybranym był naród izraelski. I ten naród izraelski był przygotowany, żeby wydać na świat największe bogactwo niebios. Żeby to bogactwo stało się nie tylko udziałem narodu wybranego, ale wszystkich pogan, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Niestety okazało się, że po pierwsze naród, dziękuję bardzo, że po pierwsze naród izraelski sam nie skorzystał z tego bogactwa, a swojego Mesjasza posłał na krzyż. I nastąpiło przesunięcie w Bożym planie zbawienia, o czym apostoł Paweł nie omieszkał powiedzieć, nazywając to tajemnicą. 11 rozdział listu do Rzymian, wiersz 25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę. Co to jest tajemnica? To jest jakaś informacja, która do tej pory nie została upubliczniona. Tajemnica polegająca na tym, że zatwardziałość przyszła na naród izraelski. Odrzucili Mesjasza, no i przyszła zatwardziałość na nich. Apostoł Paweł, kiedy pisze swoje listy dalej, w liście do Koryntian na przykład pisze, że Żydzi, kiedy czytają Stary Testament, mają na oczach zasłonę. Ta zasłona przemija wtedy, kiedy człowiek się nawraca. Nie tylko Żyd, ale poganin. I do dzisiejszego dnia naród izraelski ma na oczach zasłonę. Na dobrą sprawę jest zakaz oficjalny w Izraelu czytania 53 rozdziału Izajasza. Do XIII wieku traktowano to jako tekst mesjaniczny, a potem oczywiście ci rabini, którzy stali na czele społeczności żydowskiej, powiedzieli, no skoro Mesjasz nie przyszedł, to znaczy, że rozmyślił się i nie przyjdzie. No więc jakoś trzeba tłumaczyć ten 53 rozdział. I powiedzieli, że to jest cierpiący naród izraelski. No ciekawe, że grzeszny naród może umrzeć za grzeszny naród. Podczas gdy tam jest napisane, że on grzechu nie uczynił. I żadna zdrada nie została znaleziona w jego ustach, o czym nie można powiedzieć na temat narodu izraelskiego. I do dzisiejszego dnia mam ją swoich współziomków i rodaków, że to dotyczy cierpienia narodu żydowskiego, no bo cały świat nienawidzi Żydów, no a oczywiście takim ukoronowaniem tej nienawiści Żydów była II wojna światowa i Holokaust. Prawda? Bardzo łatwo to jakoś tak podciągnąć politycznie pod 53 rozdział Izajasza. Ale prawda jest taka, że apostoł Piotr musiał to zaraz po pięćdziesiątnicy Żydom powiedzieć. Wy zaparliście się swojego Mesjasza i zabiliście dawcę życia. Musiał to im oficjalnie powiedzieć.
Jeśli tego nie przyjmujecie do wiadomości, to my jako chrześcijanie musimy wam to powiedzieć. Wy zaparliście się swojego Mesjasza i zabiliście. Wydaliście go Piłatowi, który uważał, że on nie zasługuje na śmierć. A więc jest tu niesłychanie ważna rzecz. Zatwardziałość przyszła na Izraela. Jak długo ta zatwardziałość będzie? No niektórzy powiadają, że naród izraelski został definitywnie spisany na straty. Ale to wcale nie jest prawda. Dlatego, że na początku tego rozdziału pyta się Paweł, czy odrzucił Bóg lud swój? Od razu odpowiada, bynajmniej. Naród izraelski został tylko odsunięty na boczny tor na chwilkę, aby zbawienie dostało się do pogan. A więc tutaj czytaliśmy, że ta zatwardziałość przyszła na Izraela. Jak długo będzie ta zatwardziałość? Aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Oczywiście apostoł Paweł używa tutaj skrótu myślowego, nie podaje tak dokładnie, o co tutaj chodzi, co to znaczy wejść w pełni. My wiemy z całości Nowego Testamentu, że wejść w pełni to znaczy Kościół, Pan Jezus Chrystus buduje, tak jak obiecał w 16 rozdziale Ewangelii Mateuszowej, i ten kościół będzie budowany aż do momentu, kiedy ostatnia cegiełka czy ostatni żywy kamień, jak mówi apostoł Piotr, zostanie dołączony do tej żywej budowli. Kościół zostanie dokończony, Pan Jezus zabierze swój kościół, a Boży zegar zacznie chodzić znowu w związku z narodem izraelskim. A więc następuje tylko chwilowe przesunięcie w czasie. Tylko dlatego, że odrzucili swojego Mesjasza. Był gotowy, przyszedł jako król. Oczywiście przyjechał na oślęciu, ale oni nie chcieli takiego króla. Wprawdzie przydałby się taki dobroczyńca, który uzdrawia i karmi za darmo, ale ten Mesjasz nie odpowiadał ich oczekiwaniom, ponieważ oni oczekiwali na politycznego Mesjasza, który wypędzi znienawidzonych Rzymian. A ten Mesjasz przychodzi i człowiekowi, który był sparaliżowany, powiada: przebaczone są tobie twoje grzechy. No jakże? Jakże człowiek może odpuszczać grzechy? Ale on nie tylko był człowiekiem, on był Bogiem i miał prawo odpuszczać grzechy. A więc ta zatwardziałość przyszła aż do czasu, kiedy Pan Jezus przez Ducha Świętego skompletuje Kościół. Ten Kościół jest skompletowany. Do tego Kościoła wchodzą ludzie różnych pokoleń, różnych ras, różnych narodów. I żółta rasa, i czerwona, i biała, i czarna. Wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, są włączeni do tego Kościoła i pewnego dnia usłyszymy głos Archanioła i trąby Bożej i Pan Jezus Chrystus wyjdzie na spotkanie swojej oblubienicy, za którą zapłacił cenę swojego życia i którą kompletuje i gromadzi przez 2000 lat. To jest zwlekanie? Nie. To jest Boża cierpliwość. Nie dajmy sobie nigdy powiedzieć, że Pan Jezus zwleka. On powiada: o, jakbym chciał z wami na nowo pić ten kielich w Królestwie Bożym. A póki tu jesteście na ziemi, a ja jestem w niebie i wstawiam się za wami i kompletuję tę niebiańską oblubienicę, to możecie tu na ziemi łamać chleb i pić z kielicha i wspominać moją śmierć, aż on przyjdzie. Bracia i siostry,
jeśli blisko 200 proroctw starotestamentowych mówiących o Mesjaszu wypełniło się z zadziwiającą dokładnością, co do tego nie mamy wątpliwości. Sprzedano go za 30 srebrników czy 29? Wjechał na oślęciu czy traktorem? Zawisł pomiędzy dwoma złoczyńcami? A o jego szaty los rzucali? Można by przytoczyć, ale my dzisiaj nie mówimy o pierwszym przyjściu Pana Jezusa, tylko o drugim. Jeśli blisko 200 proroctw starotestamentowych wypełniło się z zadziwiającą dokładnością, to dwa razy tyle proroctw dotyczących Jego powtórnego przyjścia miałoby się nie spełnić? Weźmy tylko taki jeden przykład. Jest powiedziane w Księdze Micheasza, że Pan Jezus urodzi się w Betlechem. Ale żeby nie było żadnych wątpliwości, że to jest to Betlejem judzkie, bo w 19 rozdziale Księgi Jozuego jest napisane, że w Galilei też było jedno Betlejem. A więc jest napisane: ty, Betlejem judzkie. Tam się urodził Pan Jezus. 8 kilometrów od Jeruzalem. Nikt się nie pofatygował sprawdzić, czy się urodził. Wiedzieli kapłani o tym? No tak. Kiedy mędrcy przyszli i zapytali Heroda, gdzie się ma urodzić, to zaraz kapłani wyrecytowali z pamięci. Tak, tak, w Micheasza jest napisane, że się miał urodzić w Betlechem, mieście Dawidowym. Kto sprawdził to? Nikt nie sprawdził. Przyszli nieobrzezani ludzie gdzieś tam z dalekiego Iranu. Pastuszkowie przyszli. Uczeni w piśmie kichali na wszystko. Oni mieli teoretyczną znajomość Pisma Świętego. Bracia i siostry, to nam grozi jako wierzącym ludziom, że będziemy znać list do Rzymian, list do Tesaloniczan, będziemy znać proroctwa, będziemy znać różne przepowiednie, a życie nasze nie będzie przygotowane na przyjście Pana Jezusa. Luter powiedział, że gdyby Pan Jezus Chrystus nawet dziś wieczorem miał przyjść, to jeszcze w ciągu dnia zasadzę drzewo. A więc tak ma wyglądać nasze życie. Oczekujemy na Niego. On może przyjść dzisiaj, po południu, może przyjść w trakcie naszych wykładów, może przyjść jutro, może przyjść za 2 tygodnie, może przyjść za 20 lat. My nie wiemy. Ale On przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Kiedy ostatnia dusza zostanie włączona do żywego Kościoła, Pan Jezus Chrystus powiedział, że przyjdzie. On się nie podzielił informacją, kiedy przyjdzie, dlatego że gdyby powiedział, że przyjdzie w XXI wieku, czy chrześcijanie w średnich wiekach byliby w stanie na Niego czekać? Absolutnie nie. A dlatego, że nie powiedział, bo o tym wie tylko mój Ojciec, dlatego chrześcijanie czekali. W czasach pierwszego chrześcijaństwa czekali, w czasach ciemności średniowiecza i czekamy i my. Czekamy i być może my będziemy należeć do tej grupy, która doczeka się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. No, jeśli w takim razie jest napisane, że ta tajemnica związana z zatwardziałością narodu izraelskiego będzie trwała tak długo, aż poganie zostaną włączeni do żywego Kościoła i okres Kościoła zostanie zakończony, no to w takim razie zadajmy sobie pytanie, czy cały Boży program związany z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa został dokładnie opracowany.
Przypominamy sobie wypowiedzi Pana Jezusa, szczególnie w Ewangelii Jana. Maria próbowała przyspieszyć ten pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, prawda? Niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. I kilka razy w Ewangelii Jana czytamy o tym, że mieli go pojmać, niektórzy by powiedzieli, uciekł, był szybszy, był sprytniejszy od innych. Nie. On przyszedł na właściwą godzinę. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4:4 powiada, gdy nastało wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego. A więc Pan Jezus nie urodził się w jakimś tam dowolnie wybranym czasie. Powiedzmy 200 lat wcześniej, niż Ojciec to zakładał. I powiada, Ojcze, już nudzi mi się w niebie, pójdę 200 lat wcześniej. Gdy nastało wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego. A więc urodził się w Betlehem. Ponieważ te współrzędne Bożego planu zbawienia musiały się przeciąć. Jedna linia to było miejsce, gdzie się urodzi Mesjasz, a druga linia to będzie czas, kiedy Mesjasz wjedzie. Ponieważ w 9 Księgi Daniela jest napisane, że Mesjasz wjedzie 483 lata od wydania edyktu Artakserksesa o odbudowie miasta Jeruzalem, a ten edykt został wydany w roku 445 przed Chrystusem. Opisany oczywiście, jak wiemy, w 2 księgi Nehemiasza. I kiedy Pan Jezus wjechał do Jeruzalem w tak zwaną niedzielę palmową, wypełniło się z dokładnością do jednego dnia czas oczekiwania na Mesjasza. Oczywiście naród izraelski tego nie przyjął. No więc w takim razie, jeśli Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby po raz pierwszy być na ziemi, przyszedł we właściwym czasie, czy Pan Jezus umarł we właściwym czasie, czy no kiedy już nie było innego wyjścia? Czytamy, że w czasie swojej publicznej działalności był za każdym razem na święcie Paschy w Jeruzalem, ale nie pojmali go. Czemuście go nie przyprowadzili? No dlatego, że nigdy nie słyszeliśmy, aby ktoś tak wspaniale przemawiał. I dopiero kiedy czytamy 13 rozdział Ewangelii Jana, po uroczystości święta Paschy, kiedy ostatni raz Pan Jezus Chrystus spożywał baranka według Starego Przymierza, a później pod koniec ustanowił nową Paschę, nowego Przymierza, zwaną łamaniem chleba czy wieczerzą pańską, czytamy, a wiedząc, że nadeszła Jego godzina, przygotował swoich uczniów, pokazał im, że On nie przyszedł, aby Mu służono, aby służyć. I co? Swoim uczniom umył nogi, a później mówi, idziemy do Getsemane, a tam uderzą pasterza, a będą rozproszone owce trzody. To jest zapisane w Księdze Zachariasza. Wszystkie proroctwa, które mówiły o Panu Jezusie Chrystusie, musiały się wypełnić. W związku z tym, kiedy czytamy 5 listu do Rzymian, to się dowiadujemy, że Pan Jezus Chrystus umarł we właściwym czasie. Nie, że został pojmany dopiero na 3 Paschę, bo przez 2 Paschy udało mu się umknąć. Nie, nie, nie. Ten, który stworzył wszechświat i ten, który byłby gotowy obrócić nie tylko Palestynę, ale całą ziemię i cały wszechświat w kupę gruzu, powiada,
Ja mógłbym zawołać 12 legionów aniołów. W jednym legionie rzymskim było 6 tysięcy żołnierzy. Czy możemy sobie wyobrazić, co by to się działo? Ale on na tą godzinę przyszedł. I dlatego powiada, jeśli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. A więc przyszedł dokładnie na godzinę, minutę i sekundę. I ani jedną sekundę go wcześniej nie pojmali. Dlatego w liście do Rzymian jest napisane, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. W liście do Galacjan cytowaliśmy 4 rozdział, że on przyszedł we właściwym czasie po raz pierwszy na ziemię. Po raz pierwszy przyszedł we właściwym czasie. Umarł we właściwym czasie. A miałby przyjść w dowolnie wybranym czasie? Biblia mówi, że on przyjdzie we właściwym czasie. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza. Ostatni rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. Tam Paweł pisze do Tymoteusza, swojego syna w wierze, powiada mu tak, nakazuję ci, wiersz 14, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz wiersz 15, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów i Pan panów. I tutaj apostoł Paweł bardzo mądrze pokazuje, że Pan Jezus Chrystus nie ustanowił tego momentu, kiedy przyjdzie. Ponieważ powiedział, że o tym wie tylko Ojciec. I dlatego tu jest napisane, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów i Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność. A więc we właściwym czasie przyszedł na ziemię, we właściwym czasie umarł i we właściwym czasie przyjdzie. Ponieważ cały Boży plan zbawienia został ułożony jeszcze przed założeniem świata. Pan Bóg nie działa na prędce. Pan Bóg nie działa tak, jak to czasem się zaszywa na okrętkę. Nie. U Boga jest wszystko dokładnie zaplanowane. I dlatego przyjście Pana Jezusa będzie we właściwym czasie. A jak przyjdą szydercy do was, to pokażcie im drzwi i powiedzcie, żeby zamknęli drzwi z tamtej strony. Jeśli wszystkie proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Pana Jezusa wypełniły się z zadziwiającą dokładnością, to 319 proroctw Nowego Testamentu ma się nie wypełnić? Czyli co 25 wiersz Nowego Testamentu mówi na temat powtórnego przyjścia? To jest ogromna masa materiału. Miałoby zawieść Boże Słowo? Przecież Pan Jezus tęskni za swoją ulubienicą. A co On teraz robi? No On poszedł przygotować nam mieszkanie. Oczywiście szyderca jakiś przyjdzie i powie, o, 2000 lat przygotowuje, Bóg w ciągu 7 dni stworzył cały wszechświat, a Pan Jezus 2000 lat przygotowuje miejsce w domu Ojca? To dopiero przyszłość pokaże, jak będzie wyglądał ten dom Ojca. Bo Paweł powiada, że nawet oko nie widziało i ucho nie słyszało. Na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Jeśli Bóg był w stanie stworzyć tak cudowną rzecz,
że na drzewie nie ma dwóch jednakowych listków, to przygotował wspaniałą przyszłość dla oblubienicy swojego syna taką, że będziemy zadziwieni przez całą wieczność, patrząc na Pana Jezusa i podziwiając Jego wielkie dzieło zbawienia. A więc przyszedł we właściwym czasie, umarł we właściwym czasie i przyjdzie po swój Kościół we właściwym czasie. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. On przyjdzie. Przyjdzie, aby zabrać swoich do siebie. Dlaczego nie przychodzi? Bo Kościół jeszcze nie jest skompletowany. Biblia musi być przetłumaczona jeszcze na ponad 2000 języków. Jest ponad 6,5 tysiąca języków na świecie. Na większość języków już Biblia albo Nowy Testament, albo małe fragmenty jest przetłumaczona, ale jest napisane, że najpierw musi być Ewangelia głoszona po krańce świata. Na Nowej Gwinei jest ponad 400 języków i narzeczy i gwar. I są takie bardzo proste, prymitywne szczepy plemiona gdzieś tam w dalekim buszu, że nie można nawet Ewangelii Jana przetłumaczyć, chociaż ma zaledwie 900 słów. A więc tłumaczy się najczęściej Jana 3,16. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale mógł być zbawiony. Czy Pan Jezus zwleka? O nie. On z tęsknotą czeka na tych, których odkupił. On chce ich przedstawić swojemu Ojcu. I przyjdzie taki dzień, kiedy w okamgnieniu zostaniemy przemienieni, porwani z tej ziemi. I dlatego musimy być teraz przygotowani, bo potem już będzie za późno pojednać się z bratem, pojednać się z siostrą, jeszcze pozałatwiać różne rzeczy. Musimy być tak gotowi, jakby Pan Jezus miał przyjść dzisiaj. Bracia i siostry, niech to będzie taką żywą motywacją naszego życia. To nie jest jeszcze jeden dodatkowy temat do zafiksowania w piękny październikowy sobotni poranek. Nie, nie. Bo tematów w Biblii jest mnóstwo. Nawet gdybyśmy żyli tyle lat, co Matuzalem. Ale to jest jeden z najważniejszych tematów. I wierzący ludzie, którzy żyją przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, nie będą się, jak mówi Paweł o tym żołnierzu w liście do Tymoteusza, nie będzie się plątał w te doczesne sprawy, bo ma rzeczy niebieskie, które są daleko ważniejsze i zacniejsze. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, jak wiemy z listu do Tesaloniczan 4 rozdziału, będą dwie grupy chrześcijan. Jedni to są ci, którzy już przeszli przez Jordan i odeszli do Pana, bo u Pana jest daleko lepiej. Jak śpiewamy w jednej pieśni w śpiewniku Pielgrzyma, tam tylu miłych poszło już, mnie czeka jeszcze zgon. A więc to jest zwycięski Kościół, który już przeszedł na drugą stronę. Już tam czekają u Pana, ale nie dojdą do doskonałości, ponieważ ta główna część, Kościół bojujący, jeszcze jest na ziemi. Ten Kościół bojuje z grzechem, nieprawością, nieprawdą, niewiarą. Z wieloma rzeczami ten Kościół bojuje. Z fałszywymi naukami, walczy z szydercami, którzy przychodzą i próbują szydzić. No i co? Popatrz, jak tyle lat nie przychodzi, a miał przyjść jeszcze w czasach apostolskich. Nieprawda!
Pan Jezus nie obiecał swojemu Kościołowi, że przyjdzie w czasie pierwszej generacji. Kiedy oglądamy jedne z wielu Jego podobieństw, Pan Jezus wygłosił 38 podobieństw i większość z tych podobieństw to, że On gdzieś pojechał jako właściciel w daleką krainę i po dłuższym czasie wraca i rozlicza się ze swoimi sługami. A więc już nawet w podobieństwach Pan Jezus Chrystus sugerował, że Jego powtórne przyjście nie będzie tak od razu. No, pojawili się oczywiście tacy ludzie, którzy w tak zwanym historycznym chrześcijaństwie odgrywali czołową rolę. Wśród nich był jeden z takich wielkich ojców Kościoła, Orygenes się nazywał, w Aleksandrii mieszkał, to jest dzisiejszy Kair, stolica Egiptu, i tam była wielka diaspora żydowska. No, ze względu na tą diasporę była tłumaczona też i Septuaginta, jak wiemy, dwa wieki wcześniej przed Chrystusem, i tam powstała wielka gmina chrześcijańska i na czele tej gminy stanął wielki, oświecony Orygenes, który założył szkołę biblijną, która miała interpretować prawdy Słowa Bożego, ale te prawdy Słowa Bożego tłumaczył Orygenes i jego poddani taki sposób podobieństwa, tak jak to podają Ewangelie, symboliczny sposób, taki typologiczny, symboliczny. No i zaczęto podważać literalną wykładnię Pisma Świętego, że Pan Jezus obiecał, że przyjdzie. No i Orygenes, kiedy założył tą swoją szkołę aleksandryjską, powiedział, że no, my to tak nie możemy dokładnie brać pod uwagę słów Pana Jezusa Chrystusa, bo kiedy powiedział, że przyjdzie ponownie, nie zostawi nas sierotami, to oczywiście na pewno miał na myśli Ducha Świętego. I Pan Jezus Chrystus przyszedł w osobie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Bracia i siostry, zesłanie Ducha Świętego to była obietnica powtórnego przyjścia Pana Jezusa? A więc alegoryczna szkoła, którą założył Orygenes, ta alegoryczna szkoła wygrała bój z biblijnym chrześcijaństwem. On żył na przełomie II i III wieku i do dzisiejszego dnia większość tak zwanych historycznych chrześcijan uważa, że tysiącletnie królestwo to jest okres łaski, który trwa dzisiaj, czyli 2000 lat istnienia chrześcijaństwa. No oczywiście tam w Księdze Objawienia w 20 rozdziale jest mowa 1000 lat, 6 razy, no ale to trzeba tak alegorycznie rozumieć, symbolicznie, typologicznie, a więc okres Kościoła to jest właśnie ten czas tysiącletniego królestwa i Pan Jezus Chrystus inaczej nie przyjdzie. No, wprawdzie jedni tłumaczyli, że On przyjdzie w postaci Ducha Świętego, a ci, którzy uważali, że przyjście, zstąpienie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy nie było wypełnieniem powtórnego przyjścia Pana Jezusa, w związku z tym, no, trzeba było coś z tym zrobić. Co zrobić? No, wytłumaczyć, że Pan Jezus Chrystus może zmienił plany, może z Ojcem swoim te plany jakoś skorygował, ponieważ Kościół nie jest jeszcze gotowy, w związku z tym, no i nastąpiły kombinacje. I do dzisiejszego dnia Orygenesowa wykładnia Pisma Świętego pokutuje w chrześcijaństwie.
jeśli powiemy naszym rodakom, że my czekamy na tysiącletnie królestwo. Nie będzie tysiącletniego królestwa. To jest okres łaski, w którym żyjemy. Ale okres łaski to okres łaski, a tysiącletnie królestwo to tysiącletnie królestwo. A więc to kłamstwo, które zasiał Orygenes, do dzisiejszego dnia skutkuje. Oczywiście po 2000 lat urosło takie olbrzymie drzewo kłamstwa. I jeśli ludziom tłumaczymy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie, aby zabrać swój Kościół i rozprawić się z bezbożnymi narodami i ukarać wszelką bezbożność i założyć tysiącletnie królestwo, no to powiedzą nam, że to trzeba rozumieć tak ciutkę alegorycznie. A więc skądinąd bardzo mądry, w nauce neoplatońskiej wychowany Orygenes, wysoce wykształcony, zepsuł życie biblijnego, apostolskiego chrześcijaństwa. I od tej pory chrześcijaństwo nigdy nie wróciło na biblijną ścieżkę. I dopiero Pan Jezus Chrystus w trakcie istnienia chrześcijaństwa musiał powoływać nowe dusze i nowe strumyki, nowe społeczności chrześcijańskie, które będą trzymały się nie fałszywej nauki, fałszywej wykładni Orygenesa, ale biblijnej nauki, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze swoje do siebie. I teraz pozostaje przed chrześcijaństwem alternatywa. Albo wierzyć Orygenesowi, albo wierzyć Panu Jezusowi. Komu będziemy wierzyć? No oczywiście naszemu Zbawicielowi. Zróbmy teraz przerwę i po przerwie pójdziemy dalej.